Kamera jeszcze raz na mnie. Witajcie moi drodzy, tak jak obiecałem, tak też się stało. Idzie nowy tydzień, idą nowe burze. Ja już mam całkiem normalny zarost i całkiem normalną fryzurę, więc zaczynamy. Zobaczymy, co się będzie działo w pogodzie w następnych godzinach, a tak naprawdę dużo się nie będzie działo, bo będzie raczej bez zmian. Niedziela również bardzo piękna. Dużo słońca, bardzo ciepło na zachodzie, upał. Dziękuję, do widzenia. Dobra, troszeczkę dłuższy to będzie wywód. Oczywiście, żeby nie było, że to jest krótki materiał, on musi się zmonetyzować. 8.30 zostało jeszcze 8 minut, więc sobie trochę pogadamy. Troszeczkę mam taki styl kuby klawitera, którego pozdrawiam, chociaż wątpię, żeby on to oglądał, bo on ma prawie milion subskrypcji. Ja mam tylko 9000, ale może jednak czasem pogodę sprawdzi. Więc Kuba, jakby co pozdro, daj znać, napisz w komentarzach, jeżeli to obejrzałeś, a ja wracam do pogody. Jeśli chodzi o pogodę, to tu ze swojej strony na Facebooku działa strona pogoda 24 na 7, którą bardzo polecam z racji tego, że jest on. Prowadzona przez osobę, która zajmuje się również działaniem na naszej stronie internetowej, na naszej, przepraszam, na naszym Facebooku, na naszym kanale na Facebooku i też dosyć fajne materiały To są. Więc ja zapraszam, pogoda 24 na 7. Zasubskrybujcie, przejrzyjcie oczywiście, jeżeli Wam się podoba, zasubskrybujcie. I tutaj nasz kolega opublikował dwa fajne artykuły. Inaczej, dwa fajne posty, w których wyszukuję artykuły takie wątpliwej treści, straszące bardzo mocno ludzi, bo powiem Wam szczerze, że ostatnio wstawiałem materiał odnośnie upałów i. Tam była informacja przede wszystkim o tym, że upał to nie tylko temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza, ale przede wszystkim wystawienie się na tą, na promienie słoneczne, które w połączeniu z tak wysoką temperaturą mogą przyczynić się do problemów z naszym organizmem. Te osoby, którym się to przetrafiło, bądź miały znajomych, którym się to przytrafiło, przyznały mi rację. Te osoby, które są, Mają gdzieś, nie oglądają, tylko po nagłówkach. Stwierdziły, że straszę ludzi. Nie, nie straszę ludzi, to nie był tego typu artykuł i to nie był tego typu materiał. Natomiast te materiały, które tutaj są, zdecydowanie ludzi straszą. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam takie rzeczy brać na tapetę w oddzielnym materiale i po prostu będziemy nas, na części pierwsze takie artykuły rozmontowywać i sprawdzać. Ale tu na szybko przejdę do em, tragedii, która ma nastąpić, część druga tragedii, zobaczymy też część pierwszą. Radio Z, które tu akurat bryluje w tych clickbaitach i po prostu aż głowa boli. I słuchajcie, fani tropików na pewno o tym nie marzyli. Gorąco z nad Afryki aż kipi i w końcu wybuchnie. W Polskę uderzy nie tylko. No i tam dalej nie, nie oglądałem, nie wchodziłem, bo to jest tylko screen z telefonu, ale. Gorąco z Afrykę aż kipi i w końcu wybuchnie. Nie wiem, kto to wymyślał, radio Z, jeżeli to oglądasz. Puknijcie się w głowę, a jeszcze 666 tysięcy. 000... 666 osób dało reakcję. To jest spisek. Nie może być. Okej, okay. gorąco z Afrykę aż kipi i w końcu wybuchnie. No to ciekawe. Druga rzecz. Mordercza fala jest już blisko Polski kończy się ciepła, przyjemna aura. To jaka będzie? Gorąca, mordercza. Wiecie co? Mam wodę, więc ja się nie przyjmuję. To nie jest materiał lokowany, więc spoko. Jest nowa prognoza, będzie się działo. I przez takie artykuły ludzie tracą w ogóle chęć do czytania, do oglądania materiałów. Po pierwsze, takich, które są mniej interesujące, mniej krzykliwe pod względem miniatury i pod względem tytułu. A po drugie, jeżeli nawet ja napiszę bądź opublikuję normalny post, normalny materiał wideo o, o tym jak zachowywać się podczas upału, to część ludzi stwierdza, że ja straszę. A właśnie to jest to przez takie artykuły. RMFFM warto nacieszyć się niższą temperaturą, bo już niebawem czeka nas kolejne, uderzenie gorące, chwila oddechu, a później uderzenie golon. gorąca możliwe ekstremalne upały. Szanowni, 33 stopnie to są ekstremalne upały. O, następni na temat. Czeka nas fala upałów, ale i pogodowa huśtawka w całym lipcu. No to na pewno, to wiadomo. Nagłe pogorszenie pogody to dopiero początek huśtawki. to, co nas jeszcze czeka, pewnie będzie na końcu. Radio Z. Jeszcze raz. Abarot. Nadchodzi potężny antycyklon od południa. Mowa tu o wyrzut Cerber, który do Polski nie dotrze. Tępe. Zaczyna się grubo ponad 40 stopni Celsjusza na termometrach. Cerber będzie potężny, owszem, będzie 40 stopni Celsjusza w północnej Afryce oraz w basenie Morza Śródziemnego. Ci, co wyjechali do Chorwacji, do Włoch, do Bośni, no to się nam wygrzeją tutaj, wrócą palenie. No ale to wszystko, ale to wszystko. Dobra, słuchajcie, wracam do pogody, bo zaraz będzie, że za dużo gadam. Dzięki Wam wszystkim za subskrypcję, za to, że polecacie naszą stronę. Przybywa nam subskrypcji, dzięki temu zasięgi nam wzrastają. Kanał dociera do większej liczby osób. Ja też dzięki temu mogę więcej poświęcać tutaj nad rozwojem tego kanału czasu z różnych powodów. Dzięki raz jeszcze jeżeli Wam się podoba to co robimy bądź te materiały, które nagrywam, opublikujcie dalej, udostępnijcie znajomym, żeby wiedzieli, że. Taki kanał jest. Dobra, wracamy do pogody, bo to jest core tego programu. W Polsce nie ma wyładowań, teoretycznie jest jakieś jedno, a to może być równie dobrze błąd radaru. Natomiast w Europie błędu radarów nie ma. A tym bardziej, że w basenie Morza Czarnego, w Rosji, we Francji, w Wielkiej Brytanii znów burze. Również w basenie Morza Bałtyckiego, w jego północnej i wschodniej części, mamy burze, nad Polską, mamy natomiast wyż. Ten wyż jest bardzo dobrze widoczny. Ten wyż jest naprawdę konkretnie widoczny. On tutaj nam w Polsce, znaczy w Europie środkowej nam pogodę przynosi bardzo ładną. Ten wyż nadal jest dosyć silny mimo tego, że niże znajdują się wokół, nie powodują, żeby coś się złego działo w najbliższych godzinach ten wyż sobie potrwa. Jeżeli sobie sprawdzimy dokładniej jeszcze sytuację z tym wyżem będziemy widzieli następująco. Mamy nad, Euro, znaczy nad Europą Środkową, generalnie, zjawisko zwane siodłem barycznym, ponieważ mamy wyż i na północy Europy Środkowej, tutaj na północnej części, gdzieś tu, i tu na południu ten słynny cerber. Mamy dwa niże, które tu się nam pięknie kręcą. Mamy jeden niż. Tutaj mamy też drugi niż. No i generalnie taka sytuacja nazywa się siodłem barycznym. Żeby Wam bardziej przedstawić, to ja już tu się będę posiłkował. Po prostu zglede zdjęcie na Google trzeba korzystać z takich rzeczy, dobrodziejstw. Więc jak najbardziej pogoda dla Śląska. Panie Dąbrowski, pozdrawiam. Bardzo ładnie Pan wytłumaczył. I tu jest bardzo dobry przykład. Po jednej stronie wyż, po drugiej stronie wyż, po jednej stronie niż, po drugiej stronie niż. No, i po środku te miejsce, takie pomiędzy tymi wyżami i niżami, to jest właśnie to owo siodło baryczne. Ono tutaj przyczynia się do bardzo ładnej pogody nad Polską. Te wyże, które są po jednej i po drugiej stronie, to jest Ewi1, ew 2 niże poli i Quentin. Co w kolejnych dniach? A no, w kolejnych dniach, słuchajcie znaczy sytuacja zacznie się zmieniać powolutku od poniedziałku, natomiast w niedzielę piękna, słoneczna pogoda, bardzo ciepło, ciśnienie wysokie i będzie jeszcze wzrastać w nocy z soboty na niedzielę 1020 do 1022 hektopaskali, natomiast w niedzielę w sumie bez większych zmian 1023 do 1021 hektopaskali natomiast jutro, czyli w niedzielę będzie szansa na troszkę opadów deszczu na krańcach północno-wschodnich ale o tym za chwilę. Jeśli chodzi o IMGW, zostały wydane ostrzeżenia, jeśli chodzi o niedzielę dla Polski Południowo-Zachodniej przed upałami. Upał temperatura powyżej 30 stopni, od 30 do 33 stopni. E, I tak, w tym momencie mamy nad Polską praktycznie bezchmurne niebo. Lokalnie bezchmurne niebo to może trochę źle powiedziane. Lokalnie występuje zachmurzenie, jednak te zachmurzenie nie jest <laughs> aż tak silne. Zobaczmy sobie. Na, w Polsce północy mamy zachmurzenie piętra średniego, piętra wysokiego, w Polsce Południowo-Zachodniej również trochę tego zachmurzenia jest. W kolejnych godzinach sytuacja niewiele się będzie zmieniać. Te zachmurzenie powinno zanikać i już nad ranem Szczególnie w Polsce Południowej powinno być bezchmurnie. Troszkę więcej chmur będzie wpływało do Polski od północy i północnego zachodu, natomiast nigdzie nie powinno padać, chyba że sprawdzą się część modeli numerycznych i na krańcach północno-wschodnich, mogą może popadać. Model UM pokazuje również strefę słabych burz przechodzącą przez północne podlasie, w co bardzo wątpię. Natomiast na Litwie na pewno burz będzie trochę więcej. Jeśli chodzi o temperatury, to w tym momencie mamy całkiem przyjemne temperatury. Około 25 do 28 stopni Celsjusza w Polsce południowo-zachodniej, w Polsce centralnej 24 do 26 stopni Celsjusza. Najzimniej na krańcach północnych 18 do 19 stopni Celsjusza i na krańcach południowych od 16 do 18 stopni Celsjusza. No i z racji tego, że w nocy w wielu miejscach Polski będzie bezchmurne niebo, temperatury bardzo szybko spadną, szczególnie na krańcach północnych. I na krańcach południowych. W Polsce Północnej, Północno-Wschodniej od 8 do 12 stopni Celsjusza. Na południu od 10 do 12 stopni Celsjusza. W tym pasie od Wrocławia Łodzi, Warszawy po Lublin od 12 do 14 stopni Celsjusza. Jutro bardzo szybko temperatury wzrosną do góry. Znów będziemy mieli. W godzinach popołudniowych upał w Polsce południowo-zachodniej, województwo lubuskie, województwo w dolnośląskie, część województwa wielkopolskiego, województwo opolskie, województwo śląskie powyżej 30 stopni Celsjusza. Im dalej na północnym wschód, tym chłodniej. Najchłodniej na wybrzeżu 20 do 22 stopni Celsjusza. Na krańcach północno-wschodnich 20 do 22 stopni Celsjusza i w zakopanym 20 do 22 stopni Celsjusza. Po południu, w momencie kiedy słońce powoli będzie chliło się ku Horyzontowi temperatury powoli będą spadać, więc wieczór będzie znów całkiem przyjemny. Wiatry, jeśli chodzi o wiatr, zerknijmy sobie jeszcze raz na model Icon EU. W przypadku wiatru mamy typowo wyżową pogodę, więc albo nie będzie nigdzie wiać, albo te porywy będą dosyć słabe. Najsilniej w cudzysłowie może powiać na krańcach południowo-wschodnich oraz w Polsce Północno-Wschodniej. Tam od 25 do 35 km na godzinę, ale to będzie trwało dosyć krótko i przed wieczorem znów powinna pojawić się wszędzie cisza. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to kolejne dni temperatury całkiem podobne, czyli od 28 do 29 stopni Celsjusza, 12 widać wzrost temperatury dla Polski Centralnej, to w tym wypadku 31 stopni Celsjusza, a potem spadek. Ten spadek, o ile te temperatury dosyć. Mogą się zmieniać, czyli tutaj troszkę rosną, troszkę słabną, o tyle ta środa wygląda całkiem interesująco pod tym kątem, że potem mamy spadek temperatury z 30 do 25 stopni Celsjusza w Polsce centralnej. Oznacza to tyle, że przez Polskę będzie przemieszczał się aktywny prawdopodobnie front atmosferyczny chłodny, który przyniesie właśnie ochłodzenie i wymianę mas powietrza, a to będzie powodowało też burzę, a te burze znów bardzo cenię, bo w tym roku chciałbym jeszcze kilka złapać w Polsce, no bo w innym kraju mogę, w Polsce niekoniecznie to się udaje ostatnio, a przynajmniej trzeba dużo kilometrów zrobić, żeby coś zrobić, natomiast mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Ja na koniec kilka słów, przygotowywuję troszkę zmian na naszym kanale, mam nadzieję, że będzie odświeży to ten kontent, który jest. No i praca też trwa nad stroną internetową, którą możecie jak najbardziej zobaczyć i którą możecie wejść. Tak jak mówię, część osób woli jednak teksty. Pisane e, zamiast czytane, te, te, teksty czy, pisane zamiast takich mówionych, więc jak najbardziej można wejść. Owszem, są tu reklamy, jak najbardziej ja się z tym nie kryję. Ta strona ma zarobić na serwer, więc jak najbardziej te reklamy są. Dzięki Wam wszystkim, pozdrawiam, cześć.